Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie. W rozmowie Echo24 listopad jest miesiącem niezwykłym, październik poświęcony jest świadomości raka piersi, a listopad nowotworom męskim, a więc rakowi prostaty i rakowi jądra. Moim gościem jest Marcin Janiszewski, Fundacja Forum Mężczyzn. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan jest jeszcze za młody na te badania, czy jeszcze nie? Broń Boże. To znaczy, jeżeli się pojawią jakiekolwiek objawy niepożądane, to jak najbardziej trzeba iść do lekarza natychmiast mi jeszcze do tej takiej magicznej granicy, kiedy badania profilaktyczne prostaty są niezbędne i potrzebne bez żadnych. Nawet wcześniej. Tutaj, tutaj jeden z naszych ekspertów, doktor przybyła, mówi, że taką granicą jest 45 rok życia, ale zawsze z zaznaczeniem, że jeżeli ktoś miał w rodzinie historię chorób nowotworowych, to przesuwamy tę granicę w dół. Do 40 roku życia. Jeżeli ktoś gdzieś w naszej rodzinie miał kiedyś chorobę nowotworową, to już od 40 roku życia warto iść do lekarza urologa i warto przed, tym, przed tą wizytą u specjalisty zrobić sobie takie kompleksowe badania, badania profilaktyczne, między innymi z czynnikiem PSA, czyli, czyli czynnikiem prostaty, po którym już lekarz będzie widział, czy dzieje się coś niepokojącego. Warto też wtedy od razu przy okazji zbadać poziom testosteronu. On też wiele mówi o kondycji męskiego organizmu. Mówimy o badaniach takich, których, które i tak mężczyzn przerażają bo to jest trzeba pobrać krew, ale y, jest kolejne badanie, para, badanie per rectum, y, i to jest absolutnym, jakby takie tabu w, narosło tak. wokół tego, tego badania, że jak, jak ja rozmawiam naprawdę z mężczyznami dorosłymi, świadomymi, y, wykształconymi, inteligentnymi, to to jest po prostu jakiś dla nich dramat. Dlaczego i w jaki sposób staracie się to przełamać? St staramy się mówić, że to nie wygląda tak jak w pamiętnej scenie z Dnia Świra, to, to nie jest tak, że są. Czasy się trochę zmieniły, podejście do pacjenta też się zmieniło, to już nie jest tak, że zaglądają e, oczekujący z korytarza. E, w... Przede wszystkim tak jak i, i, i doktor przybyła, i doktor Tupikowski, Tupikowski, nasi eksperci e, urolodzy mówią: e, owszem, to badanie może nie być przyjemne, bo jest per rectum właśnie. Nie jest komfortowe. Nie jest komfortowe, ale e, trwa ono dosłownie kilkadziesiąt sekund. A, a, a odpowiednio wykryty rak prostaty, nowotwór prostaty odpowiednio wykryty jest naprawdę bardzo, ma bardzo wysoki procent uleczalności. To oznacza, że jeżeli jesteśmy w stanie przemóc się iść do tego lekarza i spędzić te kilka, naprawdę dziesiąt sekund, nie przyjemnego niekomfortowego badania to może wydłużyć nasze życie o kilka lat więc jakby z prostego rachunku wynika że e, kilkadziesiąt sekund niekomfortowej sytuacji jest matematycznie dużo więcej warte niż naprawdę e, kilka Lat życia, o które może nam to życie skrócić jakiś nowotwór. Więc warto, przede wszystkim staramy się mówić o tym, że to nie jest temat tabu. To badanie odbywa się per rektum, przez odbyt. Mówimy teraz o tym w telewizji i chcemy o tym, żeby mężczyźni o tym mówili. Mam wąsy też nieprzypadkowo, bo cały, jak pani wspomniała, cały listopad jest poświęcony i ta akcja wąsopadowa jest poświęcona temu, żeby podpisać. Pretekstem pod przykrywką wąsa rozmawiać właśnie o takich tematach, żeby móc w mediach powiedzieć na przykład, że istnieje to samo, tak samo jak samo badanie piersi, istnieje samo badanie jąder. Też każdy z nas, Dokładnie. mężczyzn, powinien przynajmniej Cyklicznie, raz miesiąc. Raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, w konkretnym tak. momencie badać, badać jądra i każde zgrubienie, każda, każda niepokojąca zmiana powinna być natychmiast konsultowana Oczywiście. z lekarzem. Jak najbardziej tutaj mamy analogiczną sytuację co do, co do raka Prostaty. Rak jądra też odpowiednio wcześnie wyleczony, daje bardzo dużo szansę na. na Wyleczenie. I dzięki temu. Zachować powinniśmy... można sprawność seksualną, Oczywiście. można mieć dzieci. Nic się w życiu mężczyzny nie zmienia. Oprócz tego, że żyje. Oprócz tego, że żyje, <gry> tylko tak jak, tak jak mówimy, odpowiednio wcześnie należy ten nowotwór, te zmiany wykryć. Więc w tym przypadku, mówimy panowie, raz na miesiąc po prostu badajcie swoje jądra. Wystarczy, kiedy stoimy na przykład, bo to najlepsze badanie w pozycji wyprostowanej, więc jest pod okazja prysznicem. codziennie właśnie pod prysznicem wystarczy. Pomacać, podotykać swoje jądra, zobaczyć, czy nie ma tam żadnych właśnie zgrubień, niepokojących zmian. Jeżeli są, tak jak pani redaktor wspomniała, natychmiast gonimy do urologa. Urolog wykonuje badanie USG, które również może nie jest komfortowe, ale w żaden sposób nie jest inwazyjne. Trwa również minutę, dwie i, i dzięki temu lekarz, specjalista wie, czy są to jakieś nowotworowe zmiany, czy to są rzeczy, które należy natychmiast leczyć, być może nawet operacyjnie, czy to są jakieś, jakieś inne powikłania, jakieś inne zmiany, które być może nie są tak groźne, ale już kiedy jest Jesteśmy u tego lekarza, jesteśmy u specjalisty, jesteśmy we właściwych rękach i, i możemy działać tak, żeby, tak jak wspominamy już po raz któryś, to jest walka o nasze życie i zdrowie. Także warto, naprawdę warto. Warto też uświadamiać w ogóle wszystkich, bo. Tak naprawdę nam życie może uratować również nam, nasz partner, nasza partnerka, bo podczas właśnie życia intymnego y, oni również dotykają tych, tych, tych części ciała i oni też mogą coś wykryć. Tak samo jak mężczyźni albo partnerzy wykrywają y, jakieś zmiany w piersiach, tak samo właśnie, właśnie w jądrach. I absolutnie się tego nie wstydźmy i mówmy swoim partnerom, że coś niepokojącego tam się ra raczej dzieje i trzeba to skonsultować. No, oczywiście w ogóle my, jako Fundacja Forum Mężczyzn, nazywamy się Forum Mężczyzn i robimy akcje, jak, jak, tak jak Złoty Wąs. Dla mężczyzn, ale wszystkie nasze spotkania, na przykład prowadziliśmy cykl spotkań na początku webinarów rok temu ze względu na pandemię COVID-19. W tym roku już cykl spotkań twarzą w twarz, który nazywał się Let's Talk About Men i w jednym z wrocławskich lokali rozmawialiśmy właśnie z ekspertami na żywo. Publiczność zadawała pytania, eksperci opowiadali m.in. właśnie czy to o czy to profilaktyce chorób nowotworowych, tak jak jest złota myśl przewodnia, złoto-wąsowa myśl przewodnia, ale rozmawialiśmy też o kwestii diety, kwestii ojcostwa i itd. itd. I zawsze te spotkania były otwarte dla panów i pań, dlatego że wiemy i zdajemy sobie sprawę, że często to kobiety i to niezależnie od tego, czy są nasze matki, siostry, córki, partnerki, koleżanki, przyjaciółki. Nieważne. Kobiety mają na nas, mężczyzn, niejednokrotnie bardzo duży wpływ, i dlatego mówimy też właśnie do pani, czy to w kontekście tych wspomnianych zmian w obrębie jąder i moszny. Nieistotne. Ogólnie panie mają bardzo duży wpływ na męskie zdrowie, bo chociażby potrafią nas e, zmuszać albo raczej nakłaniać regularnymi przypomnieniami do wizyt kontrolnych u lekarza, i za to paniom dziękujemy e, i pań, do pani też apelujemy i, i prosimy. Mówcie panom, chociażby teraz, 19 listopada, można zaciągnąć swojego pana na, na zakupy w jednym z wrocławskich centrów handlowych przy, przy ulicy Legnickiej i tam będzie ta część finałowa złotego wąsa właśnie z o godzinie trzynastej no debatą. Powiedzmy, co to jest ten złoty wąs? Tak, złoty wąs to jest w ogóle tak. Wróćmy do tego to jest plebiscyt. Tak. To są takie wybory najpopularniejszego, najciekawszego męskiego zarostu. To już organizujemy w tym wąsacza. Roku, tak, wąsacza. W tym roku po raz czwarty organizujemy złotego wąsa. Wąsacz nie musi być takim solo wąsaczem jak ja, może być też wąsacz z brodą. To nieistotne. Okay. Do połowy października w tym roku wysyłali nam pan swoje zdjęcia ze swoim zarostem. Komisja konkursowa, w której zasiadał jeden z profesjonalnych zawodowych barberów z Wrocławia, wybrała sześć najciekawszych zarostów, sześć najciekawszych, sześciu najciekawszych wąsaczy. A ile zgłoszonych było? Zgłoszonych było kilkunastu. Wybraliśmy tylko, tylko, tych, okay. tylko tych kilku. E, i, I tych kilku, sześciu dokładnie, m, wzięło udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Tam zostali e, wystylizowani, otrzymali też profesjonalne stylizacje od jednego z naszych partnerów, producenta męskiej odzieży. E, wykonane te zdjęcia można było podziwiać w jednych z kafejek i można je podziwiać na stronie no złotywąs.pl bez polskich znaków adres, czyli złotywas.pl tam można i ich podziwiać, i na nich zagłosować, bo ten z panów, który otrzyma najwięcej głosów, 19. ale podczas drugiej części tych obchodów, czyli od godziny 19, widzimy się w Vertigo, w jednym z wrocławskich lokali. Tam jest gala połączona z, muzy z muzyką na żywo i tam będzie wręczona uroczyście statuetka złotego wąsa. I co ważne, pan poza złotym wąsem otrzyma też pakiet upominków od partnerów, ale przede wszystkim każdy, kto też odda swój głos na, na danego kandydata, otrzymuje też bon na 25% zniżki na badania profilaktyczne, a także na stronie Złotywąs.pl były i są nadal dostępne informacje o darmowych badaniach profilaktycznych. W tym roku aż 8 przychodni na terytorium, na terenie województwa dolnośląskiego i dwie z województwa opolskiego. Do tego można było dostać też kupon na 100% zniczki, czyli na darmowe, psy, na darmowe badania profilaktyczne. Także tego 19 będzie można zbadać się w Cytobusie i będą to badania i urologiczne, i cytologiczne. Należy się tylko wcześniej umówić się na badania cytologiczne. Wszystkie informacje są na naszej stronie tam są podane godziny i dla mężczyzn i dla pań także także no jest to duża akcja z jednej strony. Wesoło wąsata i wybieramy wesoły, śmieszny, okazały wąs? Z drugiej strony cały czas przez listopad przypominamy, opowiadamy, mówimy o tym, że warto się badać, a jednocześnie rozdajemy też kilkaset darmowych badań profilaktycznych. Proszę mi powiedzieć, czy na tych spotkaniach, o których Pan mówi, czy w klubach, czy w domach handlowych, jakie jest zainteresowanie właśnie rozmową ze specjalistą, wysłuchania wykładu, dowiedzenia się czegoś, no głównie ze strony właśnie panów? Zainteresowanie jest. My bardzo nam się podobało. O to, że mieliśmy na przykład podczas tego cyklu kilku spotkań Let's Talk about Men stałych gości, ale też część, część odwiedzających nas się, że tak powiem, zmieniała, przewijała. Mieliśmy super gości, byli to czy specjaliści urolodzy, czy aktor teatru muzycznego Kapitol, czy pani dietetyk, czy Rafał Motriuk, znany dziennikarz i autor książki o tym, jak wychowywać syna ze spektrum autyzmu. Także ten jakby przekrój tematów, Zdrowotno, około zdrowotnych, około ojcowskich był naprawdę duży. W tym roku też w jednym z centrów handlowych mieliśmy Wrocławski Dzień Ojca i tam to zainteresowanie było jeszcze większe, bo wspomniany e, aktor związany z Teatrem Muzycznym Kapitol Mikołaj Łubiszet e, wyreżyserował też, znaczy jakby był współtwórcą takiego spektaklu muzyczno-ruchowego, gdzie jest Tata. E, i, I na ten spektakl przyszło naprawdę kilkudziesięciu mężczyzn z dziećmi e, i, i oglądali to, i mam nadzieję, że świetnie się bawili. A przy okazji to było jedno z działań Fundacji Forum Mężczyzn. E, jakby w zakresie promocji aktywnego ojcostwa. Ale przy okazji teraz, teraz mamy nadzieję, że tego 19 będzie gości sporo. W zeszłym roku podczas tego finału naprawdę kilkaset osób przewinęło się przez całą uroczystość i przez tę wystawę fotografii. Były też gadżety złotego wąsa, można było je nabyć i tym samym wspierać działania Fundacji Forum Mężczyzn. A jeszcze po 19, .00, 22, .00, czyli w poniedziałek, przepraszam, 21 w poniedziałek będziemy mieli. Debatę, debatę, podczas której będzie można, będzie można posłuchać właśnie doktora Tupikowskiego, jak, jak opowiada o kwestii łagodnego przerostu prostaty, między innymi i o innych męskich na ogół uznawanych za wstydliwe kwestiach, a, a, a nie są one wstydliwe, to są, to są tematy tabu, które chcemy przełamać, nawet jeżeli są dla niektórych wstydliwe i, i nie zawsze chcą o tym rozmawiać, chcemy sprawić, żeby ta męska, męska świadomość, męskie podejście się zmieniło i żebyśmy o tym otwarcie rozmawiali. Bo trzeba na to lat, bo tak jak jeszcze 20 lat temu powiedzenie publicznie wyrazu macica, pierś też budziło absolutnie niechęć. Ja pamiętam jak ja pisałam teksty i wydawcy mi wykreślali. Ja Więc no to jak mam mówić o raku macicy, jak nie mogę użyć słowa macica? To się wszystko zmieniło, ale jeśli chodzi o męskie sprawy to jeszcze właśnie to trwa, właśnie powiedzenie moszna, jądro, badanie PSA, per rectum, to wszystko jest jeszcze nowe, więc przed wami tak naprawdę długa droga, znaczy przed nami wszystkimi tak naprawdę. Tak, zgadzam się, zgadzam się w pełni, to jest, to jest o tyle niesamowite, że faktycznie na przykład samo badanie piersi uważam, że jest tematem bardzo szeroko znanym, to znaczy Ta. w szkołach dziewczyny się uczą i świetnie, bardzo dobrze, mówmy kobietom od najmłodszych lat o tym, że mogą zadbać o własne zdrowie, poświęcając tak naprawdę parę minut w domowym zaciskach. I może im to właśnie uratować zdrowie i życie. A kiedy mówimy o samobadaniu jąder, to, to często jest nawet nie zawstydzenie, ale jakaś forma zdziwienia. Mężczyźni często zastanawiają się, nie słyszeli, nie wiedzieli, że mogą, że powinni, więc jakby to jest ta sama droga do przebycia. To też jest kilkadziesiąt lat uświadamiania, ale warto. Ale w szkole się o tym nie mówi. Czy pan uwierzy, że w szkole na przykład do tej pory tak jest, że jeżeli się mówi o zdrowiu kobiet, to mówi się oddzielnie dziewczynkom, a oddzielnie chłopcom? No to to, 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 to o jest sytuacja, w której... o, o takich rzeczach mówi się tylko dziewczynkom. Chłopcy w takich zajęciach nie uczestniczą. To się oczywiście zmienia, to też zależy od szkół, ale naprawdę w większości tak jest, więc to jest nadal nieprawdopodobne. Tak no, Zmieniajmy to, bo to jest kwestia z jednej strony biologii i budowy ludzkiego organizmu, które jest jakby wiedzą naukową, a nie tematem wstydliwym, a z drugiej strony są to faktycznie tematy, które po raz kolejny to podkreślamy, bo mamy e, naoczny, jawny, damacalny wręcz przykład z zeszłego roku. Z dolnośląskiego złotego wąsa z badań profilaktycznych 250 w dolnośląskich przychodniach poza Wrocławiem, kiedy jeden z pacjentów skontaktował się z nami, później powiedział, że faktycznie dzięki naszym badaniom udało się wykryć pewne zmiany, które. Być może wykrycie ich odpowiednio wcześnie e, ocaliło mu życie albo na, pe a na pewno zdrowie, tak? Czyli no już jeżeli dokładnie. jeden pacjent jest, 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 jest pozwoliliśmy jednej osobie zachować zdrowie i wydłużyć długość życia, to, to zawsze znaczy, jest że jest super. sukces, jest tak sukces jest. ale zmieniajmy tę męską świadomość i damską też świadomość na temat tego, co grozi mężczyznom, partnerom, ojcom, synom. Tym bardziej, że ta zachorowalność jest bardzo duża, bo takie specjaliści mówią, co roku na nowotwór prostaty zachorowuje 17 do 19 tysięcy. Mężczyzn rocznie, a w przypadku raka jądra mniej więcej tysiąc młodych chłopców, bo to jest na ogół, ta dotyczy akurat młodych chłopaków 20-30-letnich. Podczas tych wszystkich spotkań, webinarów, rozmów, wykładów jeden z właśnie naszych ekspertów wspomnianych, doktor przybyła, mówił, że Rak prostaty ma to do siebie, że on dotyka z wiekiem coraz większą grupę mężczyzn tak. i te, tak naprawdę jeżeli każdy z nas żyłby odpowiednio długo, to by w końcu Rozumiał. zapadł na, na niestety tego raka prostaty, więc stąd, stąd wracamy do tego tematu niekomfortowego badania per rectum, które każdy po przekroczeniu odpowiedniego wieku powinien wykonać, a dotarliśmy gdzieś do badań, do wyników badań właśnie statystycznych, w których wyszło, że w tej grupie 40-50 lat, jeżeli się nie mylę, to regularnie z porad, poradni z usług, z usług. W poradni urologicznej korzysta około chyba 6% mężczyzn. To jest zatrważająco mało. mało. Ja się chciałam właśnie zapytać już takie ostatnie pytanie. Jak spotykacie się w, w męskim gronie, rozmawiacie sobie, bo jak my się spotykamy, koleżanki na winie, to bardzo często już się pojawia takie pytanie: a cytologię kiedy robiłaś, a samobadałaś piersi? Jeszcze niedawno to też dla nas było takie zdziwienie, ale wśród najbliższych już to zaczyna być takie praktykowane. Czy pan również spyta kolegę, a byłeś u lekarza, byłeś u urologa? Tak, bo mam wąsy i mam akcję złoty Wąs, jestem, że tak powiem, zaangażowany, nie powiem że zawodowo, bo robimy to wszyscy pasji i społecznie, ale jestem w to zaangażowany osobiście, więc też mówię chłopakom. Mało tego, ostatnio z kolegą przy okazji meczu piłkarskiego we Wrocławiu się widzieliśmy, Kuba też miał wąsa i też jest zaangażowany i bardzo nas to cieszy, że przy okazji jakby z zwykłego zarostu zwykłego symbolu, możemy rozmawiać o tym, że, że są takie działania, że są takie badania i tak dalej. Mało tego, złoty wąs to jedno, ale na przykład podczas właśnie Let's Talk About Men e, rozmawialiśmy też o kwestiach zdrowia psychicznego mężczyzn i tam pojawiły się naprawdę takie wręcz intymne rozmowy między, między uczestnikami spotkania, z których część się znała lepiej, część gorzej, ale chociażby o relacjach z ojcem i tak dalej. Także ja uważam, że, że dzięki, może dzięki nam tu nieskromnie powiemy i może dzięki działaniom Fundacji Forum Mężczyzn, ale też ta męska świadomość zdrowia szeroko pojętego, czy to zdrowia psychicznego, czy właśnie zdrowia e, w zakresie chorób nowotworowych, intymnych, męskich, zwiększa się i. Dokładamy, mam nadzieję, ten taki mały kamyczek do, 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 do tego. Mały kamyczek, małą małą cegiełkę swoją dokładamy do tego, żeby to już nie był temat tabu, żeby, żeby tak jak kobiety na swoich kobiecych spotkaniach, żebyśmy my, panowie, przy okazji nieważne jakiego męskiego spotkania, poruszyli temat chłopaki, my jesteśmy kolegami z klasy, nasz rocznik 40, znaczy nasz rocznik będzie miał 40 urodziny za rok, za dwa, za trzy, to wtedy Zacznijmy już myśleć o tym, żeby iść do lekarza na to niekomfortowe, ale konieczne badanie. Faktycznie warto o tym mówić. Czasami w męskich naszych rozmowach się to pojawia, a powinno się pojawiać po ukończeniu 45 roku życia raz na rok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Marcin Janiszewski, Fundacja Forum Mężczyzn ze Złotym Nie tylko wąsen, wąsen. Tak jest. Dziękuję <noise> bardzo serdecznie. Bardzo, dziękujemy.